Witam serdecznie na kanale Robi Toki Reporter. W dzisiejszym odcinku kolejne spotkanie z Waldkiem. Cześć Waldek. Cześć, witam wszystkich. To powiedz mi Waldku, co u Ciebie słychać? Nowego, coś ciekawego? No co, stara bieda. No, chodzę, zbieram puszki, butelki, żeby jakoś żyć. Właśnie, jest taki temat, bo ostatnio taka pani do mnie napisała, widz, że można by zrobić tak zwaną zbiórkę. Na takiej stronie się pomaga.pl chyba, wiesz? I powiedz mi, co Ty o tym myślisz, o tej zbiórce dla Ciebie? Oczywiście powiedzmy, jak już ewentualnie byśmy, powiedzmy, tą zbiórkę zrobili, byśmy zebrali, to ja bym to później, tą całą przekazanie tej całej kwoty bym nagrał i już się wrzucił do internetu, tak żeby ludzie widzieli, że faktycznie to, no, dotałeś te pieniążki, tak? Tylko pytanie, no, na co byś takie ewentualne pieniążki przeznaczył w pierwszej kolejności, Waldek, powiedz mi? No, podstawa to na jedzenie, na rzeczy, żeby mieć się w co ubrać. No i podstawa, czego bym pragnął, wynajęcia gdzieś pokoju, bo to spanie po parkach. Czyli tak, główny cel zbiórki ewentualnej to na wynajęcie pokoju, tak? Tak. Tylko, no, tylko pytanie, Waldek, wynajęcie pokoju, ale czy ty masz jakieś, nie wiem, dokumenty, aby na ciebie móc ten pokój wynająć, tak? Mam. Aha, okej. Okay. Mam dowód. No to super. Że nie ma opcji, nie? To inaczej. To może ja postaram się tą zbiórkę z pomocą tej pani Wickiej zrobić. Na tej stronie się pomaga.pl. I mówię, tam będzie widoczne, jaka kwota jest zebrana, tylko my musimy jakiś tam cel ustawić, tę kwotę jakąś, tak? Nie wiem, może, nie wiem, początek może 1000 zł, byśmy zrobili zbiórkę. No, nie wiem. Na początek, bo to wiesz, no, nie? No oczywiście, i wtedy, ja to rozumiem, tylko nie wiem w tej chwili, ile wynajdzie pokoju kosztuje. Aha, pokój, no właśnie. Bo to zrobimy, nie wiem, tak teraz tak pomyślę z tą panią, tak, no, jeszcze, zobaczymy, jakie pokoje są ceny w ogóle, tak? No. Zrobimy tą zbiórkę i później, no, jak już, żeby mieć na jedzenie i na rzeczy. No tak, bo jak mówię, my tą zbiórkę zrobimy, to tam będzie na tej stronie widoczna kwota, ile uzbieraliśmy, tak? I wiadomo, że wtedy ja muszę przyjechać, to ci przekazać i to nagrać, tak, żeby było widoczne, oczywiście, że ja całą kwotę tobie przekazałem, tak? O to chodzi. Oczywiście, no, nie widzę problemu. No właśnie, ty, no opowiadaj, Waldek, bo wiesz, ja tak mówię. No, co mam opowiadać, no po prostu chciałbym gdzieś mieszkać i jakoś się ubrać, no, i wyżywić, oczywiście, no. Powiem ci tak, bo tu nasze filmiki z tobą, Waldek, ostatnio, tak chyba na samym TikToku, to chyba łącznie mają 300 tysięcy wyświetleń. Powiedz mi, czy tutaj ktoś tak tutaj w parku był, to u ciebie tak tutaj nie było tak nikogo jeszcze z widzów, tak? Nie. No może po prostu rzadko tu bywasz po prostu też, nie? To może pokażemy, park pokażemy, okolice parku pokażemy. No to, no opowiadaj coś, Waldek, tak samo ciebie. Co ma opowiadać? Co się działo od naszego ostatniego spotkania u ciebie, powiedz mi, Walduś? Co robiłeś takiego ciekawego? No co robiłem, dochodziłem, zbierałem butelki, no szczególnie butelki, nie? No i puszki nową. Puszka 4,30 kosztuje w punkcie skupu, nie? Kilogram, nie? A no a tych puszek, które trzeba, no jest w tej chwili, jest okres letni, jest w miarę ciepło, to ludzie tych napoi spożywają. Nie mówię, że piwa, tylko w ogóle napoje puszkowe, nie? Waldek, bo tak przerwę, bo ostatnio mówiłeś, Walduś, że w Luboniu twoja mama mieszka, czy rodzice, coś mówiłeś coś też, nie? Nie, mieszkali. A mieszkali? Mieszkali. No niestety już są pod ziemią. A powiedz mi, Walduś, jak tam po tej historii, co mówiłeś ostatnio, że tam cię jakiś tam napadli, cię pobili, czy już lepiej się czujesz już? A może jakieś tam pomoc lekarskie byś potrzebował? Nie, no już jest dobrze. No źle chodzę, bo mam uszkodzony błędnik, nie? No tak mówisz, że, no, że nieraz po prostu ludzie mi mijając próbują się odsunąć, bo myślą, że ja jestem pijany, ale ja po prostu tak chodzę. No, no ja wiem. No. W tej chwili już jest o tyle dobrze, że już mnie tak nie zataczą, bo ja rozumiem. Tak parę lat temu, no to mnie rzucało na boki. Nieraz policja do mnie podjeżdżała i chcieli mnie brać na izbę, ale alkomat nic nie wykazał. No tak, no jak masz ten błędnik jakiś, no, tam zachwiany, mówiłeś, to wiadomo, nie? Tak ogólnie to się dobrze czujesz, tak? Wszystko w porządku. Tylko nie, no, mówię. Tak, ogólnie to w porządku. To mówię, ja teraz tutaj przerwę, z tą panią jakoś tam się porozumiem i tą zbiórkę zrobimy, no i będziemy jakoś tam to ogarniać, tak? I postaramy się, no,
jak najszybciej to wszystko zrobić, tak? Żeby jakoś tobie pomóc, tak? Powiem ci też, że dużo było takich komentarzy negatywnych, że ja powiedzmy, że ja osobiście na przykład ciebie wykorzystuję, że nagrywam takie coś na przykład. Też takie opinie takie są takie. Są wiadomo, są pozytywnych, jest więcej negatywnych. A co ty o tym sądzisz, Waldek, powiedz mi? Wiesz, nie chciałbym się źle wyrazić. No to no, nie lepiej nie, no. Mam, powiem inaczej, mam to... No to rozumiem. O to rozumiem, że wyrażasz zgodę na publikację tego materiału w internecie, z tego wizerunku, tak? Okej. Okay. Oczywiście, bo ty mi w tym momencie pomagasz. No, pomagam, że rozmowa, coś tam, działamy, coś tam, prawda, no... No wiesz, no, Waldek, jak mogę pomóc, dlaczego nie pomóc, prawda? No, wiesz, większość osób tego nie rozumie. No ale mówię, ale... Waldek, każdy jest zajęty... Sobą też, nie? Sobą... Wiesz, ale wiadomo, że komentować w komentarzach to jest każdy mądry, wiesz, anonimowo to komentują, wiadomo, że jest, większość komentarzy jest pozytywnych, bo to są ludzie normalni, prawda? Tylko mówię, moim zdaniem nie ma co się tymi komentarzami przejmować, Waldek, bo nikomu się, wszystkim się nie dogodzi, prawda? Wiesz, mnie to zaczyna wkurzać i to strasznie, bo... No, rozumiem. Sam mam problem, a jeszcze mam mieć coś dokładane, no tak. To mam... Dlatego mówię, Waldek, nie przejmować się tym, co mówią ludzie, po prostu robić swoje. A później, jak już na końcu, pokażemy im efekty i się na pewno zdziwią, tak? Jak będziesz miał, powiedzmy, te swoje mieszkanko, tak? No, tego bym pragnął, żeby ulokować się... No mi się wydaje, że nie będzie z tym problemu właśnie z tym wszystkim, wiesz? W swoim... A powiedz mi jakiś... inaczej, bo tam w tej zbiórce, z tego, co ta pani mówiła, tam trzeba podać jakieś konto bankowe. Czy ty masz jakieś swoje konto bankowe, żeby te pieniądze do ciebie od razu poszły bezpośrednio? Nie, nie, bym musiał założyć konto. A powiedz mi, czy masz jakieś komorników, Waldek, masz? Komorników? Nie. Nie masz? No to mówię, to ja bym wolał tak, jakby ta zbiórka miała być, żeby to wszystko było tak, wiesz, no uczciwie dla ciebie, że powiedzmy, na tej zbiórce będzie podane bezpośrednio twoje konto bankowe. Jak te pieniądze się uzbiera tą kwotę, to cała kwota idzie do ciebie na konto. Dlatego jakbyś no to... chciał, to możemy, nie wiem, jakoś na dniach iść do banku razem wspólnie, to konto założyć, na tamtej zbiórce się pomaga, tam twoje konto stawimy. Bezpośrednio no, te kasa do ciebie pójdzie, a nie, żeby tam przekazywał, no ale lepiej by było moim zdaniem, tak? No oczywiście, nie ma problemu. W każdej chwili możemy iść i założyć moje konto. To mówię, to umówmy się tak na spokojnie, może na jutrzejszy dzień. Oczywiście. Ten bank to chyba bez znaczenia, jaki bank, to bez znaczenia już tam, tylko że jakiś tam prowizji nie było wysokich. Nie jest, nie jest. Tylko wiesz, bo z tą panią się baliśmy, że po prostu masz komornika i to będzie problem z tym swoim kontem bankowym będzie, nie? Nie, nie, no to dobrze. Nic nikomu nie zalegam. Jeżeli gdzieś od kogoś coś pożyczę, to staram się w pierwszej możliwości, mojej możliwości, oddać. Rozumiesz, Waldek, nie? Że ja bym wolał naprawdę na twoje konto niż na moje, bo później będziesz, że wiesz, oczywiście, pieniądze zabrał, nie przekazał, a tak to na twoje konto bezpośrednio idzie i, no oczywiście. I... Mam nadzieję, Waldek, że te środki faktycznie jakby uzbieramy, że faktycznie na taki szczytny cel pójdą, tak? Że to nie będzie jakieś tam, wiesz, na te mieszkanie, na jedzenie, nie na alkohol, prawda? No, szczytny cel i najważniejsze. O alkoholu to ja w ogóle nie myślę. No i bardzo mnie to cieszy. To jeszcze raz może pokażemy okolice tutaj widzą. To jest ten park Mickiewicza Adama, czy jakoś tak, nie? Tak. Tak, tak. To ta fontanna. To, jest, to byś tak jeszcze może chciał na zakończenie, Waldek, tak powiedzieć od siebie widzom, tak jeszcze na zakończenie, tak jeszcze, to byś chciał powiedzieć. Po prostu, co mogę powiedzieć, nie życzę nikomu takiego losu, jak ja w tej chwili mam. Waldek, nikomu bym tego nie życzył. Dokładnie, Waldek, z czasem mi się wydaje, wszystko się może ułożyć, tak? Tylko trzeba na to czasu, prawda? No i trzeba tego chcieć, trzeba, tak? No ja usilnie chcę. No po prostu tak, no... Chciałbym ułożyć sobie spokojnie swoją starość. To czyli tak na zakończenie... Co powiedzieć? No pozdrawiamy widzów i będziemy oczywiście działać, będziemy, tak? W tym temacie, tak? Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Jeszcze podziękujmy za te pozytywne komentarze, za te negatywne komentarze też podziękujmy, wszystkim podziękujmy, każdego człowieka szanujemy, tak, nawet tych niedobrych szanujemy, którzy nam tam piszą negatywne komentarze. No i po prostu my, inaczej widzowie, my z Waldkiem robimy swoje, tak? Prawda, Waldek? Oczywiście. Staram się ułożyć sobie życie jak najlepiej i życzyłbym, żeby każdy
żył pozytywnie, spokojnie, godnie. No dokładnie. To jeszcze raz. To dziękujemy za uwagę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, o lajkowaniu. Udostępniajcie, jak jest taka możliwość, dla zasięgu. No i dziękujemy, Waldusie. Dziękuję wszystkim. Pozdrawiam wszystkich. Do następnego. Do następnego. Trzymajcie się, widzowie. Narka. Narka.